Cześć kochani, witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku specjalnie na Waszą prośbę, czyli na jeden z komentarzy, który zostawiliście pod ostatnimi filmami, dzisiaj właśnie realizuję film. Czyli będzie to po prostu moje domowe spa. Jak takie odcinki Wam się spodobają, pamiętajcie, by zostawić oczywiście kciuki w górę, piszcie spa w komentarzu i oczywiście w komentarzach zawsze też możecie napisać film, który chcecie zobaczyć, bo tak jak mówiłam, ja robię wszystkie filmy, które polecacie. Także piszcie w komentarzach i zapraszam Was do oglądania. To dzisiaj witam Was oczywiście w mojej łazience. Ja już jestem przygotowana na spa, uwielbiam takie dni, a domowe spa każdy sobie może zrobić w każdej chwili. Dlatego dzisiaj oczywiście kąpiel w pianie. Na pewno też zrobię sobie, słuchajcie, jakiś zabieg na twarz, w sensie położę maseczkę po prostu, żeby trochę sobie odnowić cerę, nawilżyć, żeby taka była już przyjemniutka. Makijaż już mam, słuchajcie, zdjęty, więc jestem bez makijażu, także na spokojnie mogę zaczynać spa. Ja dzisiaj przygotowałam sobie taką maseczkę, one, jeśli dobrze pamiętam, są w Rossmanie, słuchajcie, właśnie i to jest na delikatną skórę, właśnie od Nivea, także otwieramy, to są dwie maseczki. Od nich sobie zacznę, ja uwielbiam robić maseczki, tylko ja Wam już kiedyś wspominałam, że ja mam naprawdę wrażliwą skórę, więc no ja nie mogę jakichś za bardzo owocowych rzeczy sobie nakładać, bo mam po prostu później zaraz wysypkę, także muszę sobie nakładać takie no najlepiej naturalne i przede wszystkim nieowocowe. O rany, zapomniałam założyć maskę, znaczy opaskę. Trudno. A tutaj widzę, że ona jest przede wszystkim nawilżająca. Tu mamy bioolejek arganowy i bioaloes, czyli wszystko to, co lubię. Dobra, teraz skoro maseczka już jest położona, no to muszę odczekać tylko 10-15 minut i później po prostu zmyć ją całą. Także na pewno moja skóra będzie radosna, bo już potrzebowała domowego spa. Także naprawdę się cieszę. I co? I za chwilę robimy kąpiel! Ja uwielbiam kąpiel, oczywiście w wielkiej pianie. Kupiłam sobie ostatnio specjalny, słuchajcie, taki płyn do kąpieli. Zobaczymy, jak on robi pianę. Mam nadzieję, że dobrze to robi. I będzie dużo piany. Zresztą trzymajcie kciuki i zaraz wskakuję do wanny. Przygotowałam już sobie ręcznik, bo się na pewno przyda. Tak jak Wam mówiłam, czas przygotować kąpiel, ale najpierw pokażę Wam właśnie żel, który sobie kupiłam. Też z Rossmana jest, zobaczcie, i to jest z Luxi kremowy żel pod prysznic. I powiem Wam, że mi się ten zapach tak podoba, że się nie mogłam oprzeć. Co prawda ja nie mogę za bardzo owocowych, wiecie, takich żeli pod prysznic. No nie mogę, bo mam uczulenie, ale ten zapach mnie po prostu rozwalił i to jest, kochani, smoczy owoc. To jest taki zapach, jakbyście byli zainteresowani w Rossmanie, polecam, bo przepięknie pachnie. Po prostu cudnie. Ja już się nie mogę doczekać, aż sobie zrobię tą wielką pianę. Mam nadzieję, że się uda właśnie z tym. Także co, wskakuję do wody. Ponad 10 minut, więc maseczkę mogę spokojnie zmyć. No i co, zmywamy ją, więc uwaga, jestem ciekawa, jaki jest efekt tego. Zanim rozpocznę kąpiel, to przygotowałam sobie jeszcze takie, zobaczcie, świeczuszki, właściwie tea lighty, po prostu wkłady, żeby sobie zrobić taki nastrój. Bo w końcu, jak już jest domowe spa, jak można odpocząć, trochę, wiecie, po prostu mieć chwilę dla siebie, się zrelaksować, to warto zadbać też o odpowiedni nastrój. Jak ktoś lubi, może sobie włączyć muzykę. Ja bardzo lubię właśnie, jak mam świeczki przy kąpieli. Tym razem, słuchajcie, sobie wybrałam takie lawendowe. Ojejku, pięknie pachną, chociaż ja lubię jeszcze bardzo jakieś owocowe, truskawkowe, o smaku granatu. Naprawdę są super rozwiązaniem na każde domowe spa, więc jak macie gdzieś w domku i robicie sobie taki wieczór dla siebie, to pamiętajcie o świeczuszkach, bo naprawdę mega miło się przy tym odpoczywa. Thank you.
Zrobiła się już super piana. Ja sobie tutaj teraz chodziłam w kitce, ale wiecie co, przyniosłam sobie spinkę. Ja ogólnie często sobie włosy spinam właśnie spinką, jak się kąpię, jak nie chcę zamoczyć włosów. Teraz sobie też zrobię takiego koka na szybko, tylko go tak sobie przypnę. O rany. Dobra, trzyma się, mam nadzieję, że włosów jakoś super nie zamoczę, bo dzisiaj nie zamierzam, słuchajcie, akurat myć włosów, także dzisiaj głowy nie moczę, aczkolwiek wiadomo, podczas domowego spa to jest też zawsze fajna sprawa, właśnie umyć sobie włosy, mieć je takie świeże. Ja dzisiaj z tego akurat zrezygnuję, ale przygotowałam jeszcze jedną niespodziankę. Zobaczcie, co ja ostatnio wyczaiłam jeszcze w Rossmanie, właśnie jak byłam na zakupach. Jest to specjalna taka maska na oczy i to mi się tak spodobało, to są takie kuleczki, zobaczcie. One są oczywiście chłodzące albo rozgrzewające. To zależy, do czego będziecie stosować tą maskę. Ja akurat dzisiaj wykorzystam ją w wersji chłodzącej, także, no słuchajcie, myślę, że jakiś czas temu, no nie wiem ile tak na oko, 20 minut, może pół godziny temu, schowałam tą maskę do lodówki, żeby się fajnie schodziła. Teraz jest taka naprawdę mega przyjemna, chłodna. I ja ją sobie założę właśnie na oczy. Ona jest na rzep, więc to będzie mega proste. Już Wam pokazuję. Tych kulek to jest tak dużo. O rany! Ale ja w tym wyglądam. Czuję się trochę jak, naprawdę nie wiem jak to, jak na jakimś balu przebierańców czy coś w takiej masce. Ale to jest super sprawa. Jeno, jak to chłodzi. Pod oczami tu jest najlepiej. Także jest to takie odprężające. Ja dzisiaj w tej masce będę. Nie przeraźcie się przypadkiem. Ale tak jak mówiłam, ona jest o tyle fajna, że można ją właśnie użyć, żeby się schłodzić albo żeby rozgrzać. Jak ktoś ma problemy z zatokami, to zobaczcie, jak sobie nagrzejecie tą maskę, to wtedy pomoże Wam to na zatoki. Wiadomo, no jednym pomoże, jednym nie, ale spróbować można, także jak jesteście ciekawi, to polecam Wam. W Rossmanie, słuchajcie, ta maska była za 15 zł chyba, albo za 10, 10 albo 15, jakoś tak, a naprawdę może się przydać. Ja ją właśnie stosuję do mojego domowego spa. Ale przyjemnie było wziąć taką gorącą kąpiel. Tak jak Wam mówiłam, przetestowałam nowy, no, żel pod prysznic. Jest genialny, pięknie, pięknie pachnie, naprawdę pięknie, tak mega świeżo. I słuchajcie, nie jest źle, bo widzę, że nie mam żadnej wysypki, więc mogę się w nim spokojnie kąpać, nie mam żadnych czerwonych plamek. A właśnie tak jak Wam mówiłam, często gdzieś tam po tych owocowych mi one wyskakują, także już teraz wiem, że mogę z niego spokojnie korzystać. Ja tutaj jeszcze mam taką emulsję do ciała z Douglasa, ja ją kiedyś dostałam na prezent w ogóle i to są, słuchajcie, jagody goji i mleczko chyba kokosowe. Dobra, słuchajcie, jeszcze go nie testowałam w ogóle, ale jestem ciekawa, jak on pachnie. O rany! Ale super, tak tropikalnie. A skoro już zdążyłam sobie nasmarować ciało właśnie balsamem, ja Wam w ogóle powiedziałam, że on był, chyba tam było mleczko kokosowe, ale chyba bambusowe jednak, źle przeczytałam. I powiem Wam, że jest naprawdę teraz, tak się już czuję fajnie, wiecie, tak po prawdziwym spa. I pokażę Wam jeszcze mój masażer do twarzy. On się w ten sposób prezentuje. Nie ukrywam, ja używam go dość rzadko, bo po prostu nie mam czasu, żeby codziennie rano, wiecie, się masować. A właśnie tak się powinno robić. I on jest o tyle fajny, że jest mega chłodny. I bardzo, naprawdę bardzo tak orzeźwia całą skórę. No wiadomo, sprawia, że ta skóra wygląda młodziej. Właściwie tym mniejszym powinnam sobie tutaj te okolice oczu wymasować. A tym większym, słuchajcie, masujemy sobie, czy to właśnie czoło, poliki tutaj. Ja Wam powiem szczerze, tu jest w ogóle narysowane, jak to trzeba robić. O, on też detoksykuje, rozjaśnia skórę, działa relaksująco i odprężająco, przyspiesza odnowę komórek i spłyca zmarszczki, także warto go stosować. Ja bardziej to robię po prostu dlatego, że jest to mega przyjemne i czuję się wtedy taka, wiecie, taka wymasowana. Całą twarz mam wtedy mega wymasowaną, właśnie czoło. Wiem, że jest więcej takich masażerów, także jeżeli ktoś z Was używa, to dawajcie znać. Ja tak jak mówię, robię to całkiem rzadko. Nie robię tego zbyt często, bo po prostu nie mam na to czasu. Ale jak sobie robię właśnie takie spa, to sobie z chęcią go użyję. Na koniec mojego dnia spa jeszcze muszę zadbać o moje dłonie. A przez to, że
No po prostu, jest teraz taki okres, że bardzo często myję ręce, używam żeli antybakteryjnych i po prostu one, słuchajcie, strasznie mi się wysuszają, mimo że ja codziennie je kremuję, nawet chodzę spać w specjalnych rękawiczkach, no i oczywiście kremuję najpierw ręce, zakładam rękawiczki na noc, śpię w nich, żeby mi się ładnie wszystko wchłonęło, żeby były odpowiednio nawilżone. Ale niestety, ponieważ właśnie tak jak mówię, często je myję za dnia, no to one mimo wszystko wyglądają o tak. Także teraz dorwałam właśnie w Rossmanie też taki krem, regenerujący krem opatrunek do rąk, on jest z tołpy, a jak zobaczyłam, że jest z tołpy, to od razu wiedziałam, że muszę go kupić, bo no, ja uwielbiam tołpę i to są kosmetyki, na które nie mam totalnie żadnej alergii, więc mogę spokojnie je używać i słuchajcie, jestem ciekawa, jak on w ogóle, co to w ogóle jest za konsystencja. Dobra, wcieramy w rączki. Kochani, to ja dzisiejsze domowe spa uznaję już za zakończone. Naprawdę, ja sobie przyjemnie odpoczęłam, mega się zrelaksowałam. Zdążyłam nawet wymasować, słuchajcie, twarz, czego już dawno nie robiłam. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, chcecie ich więcej, zostawiajcie kciuki w górę. Pamiętajcie, że swoje propozycje możecie zawsze pisać w komentarzach. Ja oczywiście na nie czekam. Ściskam Was wszystkich gorąco. Dziękuję Wam za oglądanie odcinka i do zobaczenia już w kolejnych. Także buziaki, pa, pa!